Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda wraz z pierwszą damą panią Agatą Kornhauser-Dudą. Szanowny panie prezydencie, szanowna pierwsza damo, dostojni goście, szanowni państwo. Serdecznie witam państwa w Pałacu Prezydenckim na uroczystości, podczas której prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda uhonoruje odznaczeniami państwowymi arcymistrza szachowego, zwycięzcę Pucharu Świata Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE w 2021 roku pana Jana Krzysztofa Dudę oraz zasłużonych członków jego zespołu. Witam serdecznie pana Łukasza Turleja, wiceprezydenta Międzynarodowej Federacji Szachowej. Szczególnie serdecznie witam osoby, które za chwilę otrzymają z rąk pana prezydenta odznaczenia państwowe. Witam wszystkich sponsorów i partnerów Polskiego Związku Szachowego. Witam wszystkich gości dostojnych, którzy swoją obecnością uświetniają dzisiejszą uroczystość. W uroczystości uczestniczą pan Paweł Szrot, sekretarz stanu, szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Andrzej Deras, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Piotr Nowacki, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy odznaczeni zostali Złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia w dziedzinie sportu szachowego pan Jan Krzysztof Duda. Za zasługi dla rozwoju i promocji sportu szachowego pan Adam Dzwonkowski. Pan Korian Lach. Pani Małgorzata Siekańska. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Szanowni państwo ministrowie, szanowny panie prezesie, ale przede wszystkim wielce szanowni odznaczeni, drogi Team Duda. Zawsze mówię do Piotra Dudy, panie Janie Krzysztofie, że szefa Solidarności, że góra z górą się nie zejdzie, Duda z Dudą zawsze. Ogromnie się cieszę, że ten wspaniały sukces, który udało się państwu osiągnąć, mogę dzisiaj w imieniu Rzeczypospolitej podkreślić jeszcze poprzez nadanie naszemu arcymistrzowi państwu, jego współpracownikom, jego teamowi tych państwowych odznaczeń. Sukces jest rzeczywiście ogromny, chociaż pan Jan Krzysztof jest jeszcze bardzo młody i liczymy, że to dopiero początek, ale sukces jest wielki, jak podkreślam, największy. Największy od czasów naszych wielkich mistrzów, którzy reprezentowali Polskę i polskie szachy jeszcze przed II wojną światową, kiedy zdobywali drużynowo złote medale na Olimpiadzie Szachowej w Hamburgu w 1930 roku, kiedy osiągali te największe w historii polskich szachów do tej pory sukcesy. Pana kariera, pana rozwój jest niesamowity.
od 5 roku życia, odkąd, jak czytałem, mama namówiła do tego, żeby się szachami zainteresował pan. No trzeba powiedzieć, że miała tutaj matczyny instynkt wielki, bo rzeczywiście ta kariera wspaniała, niesamowita potoczyła się błyskawicznie i ten puchar świata, który pan ostatnio zdobył, a wcześniej laury, które po kolei pozwalały się panu wspinać w tym światowym rankingu szachowym, no są niesamowicie znaczące. Oczywiście chcielibyśmy i tego życzymy, żeby zajął pan pierwsze miejsce w świecie w ogóle wśród wszystkich szachistów. To jest niesamowite zadanie i wielki wysiłek pana przede wszystkim, ale to także praca całego zespołu i za to też ogromnie chciałem podziękować. Nikt nie osiąga sukcesu sam. Potrzebne jest oczywiście takie codzienne wsparcie najbliższych. Ta siła i wiara, która drzemie w rodzinie i daje moc do tego, żeby mieć tą siłę sprawczą i wygrywać, ale przygotowanie zawodnika, praca nad zawodnikiem, taktyka, strategia plus pomoc psychologiczna, to jest zespół. To jest team, który pracuje razem, którego w czasie, kiedy toczy się rozgrywka, partia szachowa, tego nie widzimy. To jest to zaplecze, o którym bardzo często ludzie nawet nie wiedzą. A faktem jest, że gdyby nie praca zespołu, gdyby nie tworzona dobra atmosfera, gdyby nie wsparcie, gdyby nie zapewnienie także całego zaplecza technicznego, ten sukces zapewne nie byłby możliwy, bo zawodnik zamiast koncentrować się na swoim głównym sportowym zadaniu, musiałby się zastanawiać nad innymi rzeczami, musiałby inne rzeczy przygotowywać. Bardzo się cieszę, że stanowicie państwo taki wspaniały zespół. Mówię to jako człowiek, który 2 razy wygrywał wybory prezydenckie i 2 razy dziękował swojemu zespołowi i wszystkim tym, którzy go wspierali. Ja doskonale wiem, że nawet jeżeli jest ten frontman, który ma jakieś uzdolnienia i radzi sobie w trudnych sytuacjach, to jest cały czas zabezpieczony i otoczony przez ten zespół, który pomaga i w gruncie rzeczy pozwala mu wygrać. Bardzo państwu za to dziękuję. Trzymamy kciuki na przyszłość za te wielkie sukcesy polskich szachów. Ze wzruszeniem tutaj państwa dzisiaj przyjmujemy. Tutaj mój doradca do spraw sportu, pan Piotr Nowacki, ale przede wszystkim pan minister Andrzej Dera, który sam jest szachistą i pasjonuje się tym wszystkim, co dzieje się w polskich szachach i z polskimi szachami. Pana sukces, panie Janie Krzysztofie, państwa sukces, no był tutaj przyjęty z wielką radością w Pałacu Prezydenckim. O tym mogę zapewnić. Trzymamy kciuki na przyszłość. Gdyby było potrzebne jakiekolwiek wsparcie, proszę pamiętać, że tutaj jesteśmy. Jeszcze raz z całego serca gratuluję i dziękuję. Dziękuję, panie prezydencie. Proszę o zabranie głosu w imieniu osób odznaczonych pana Adama Dzwonkowskiego, prezydenta Strefy Środkowoeuropejskiej Międzynarodowej Federacji Szachowej, trenera naszego arcymistrza. Szanowny panie prezydencie, szanowna pierwsza damo, drodzy goście, sympatycy szachów. Serdecznie dziękuję w imieniu arcymistrza Jana Krzysztofa Dudy, doktor habilitowanej Małgorzaty Siekańskiej, doktora Kordiana Lacha i swoim osobistym za to, że zauważyliście sukces Janka i doceniliście go tymi odznaczeniami. Chciałem pokrótce przypomnieć karierę Janka, bo ona jest bardzo ciekawa, a zaczęła się w pewnym sensie niedawno, ale dla niego bardzo dawno, dlatego że jego kariera zaczęła się tak naprawdę w kościele, kiedy mama wysłuchała przypowieści o talentach. Przez następne lata, 18 lat, Janek udowadniał wielokrotnie, że pokłady talentu u niego są chyba większe niż soli w kopalni w Wieliczce, w której mieszka. W wieku 10 lat już został mistrzem świata juniorów. Mając 15 lat i 21 dni został arcymistrzem. W wieku 16 lat zadebiutował w reprezentacji Polski, będąc najlepszym zawodnikiem w drużynie, a kilka miesięcy później został mistrzem Europy w szachach szybkich.
Ostatniego dnia kariery juniorskiej, 31 grudnia 2018 roku, był numerem jeden na świecie, wyprzedzając przedstawicieli największych potęg światowych. W tym samym dniu zdobył tytuł wicemistrza świata w szachach błyskawicznych, przegrywając tylko i wyłącznie z fenomenalnym wtedy i najlepszym na świecie do tej pory Magnusem Carlsenem, którego zresztą potem kilkakrotnie pokonał. W sierpniu tego roku, jak wszyscy wiemy, Janek zdobył Puchar Świata, rozgrywając fenomenalny turniej, nie przegrywając żadnej partii, po drodze pokonując wszystkich wielkich z mistrzem świata na czele, ale też najlepszym szachistą rosyjskim Sergiejem Karjakinem. W słowach mistrza świata Magnusa Carlsena zabrzmiała nuta odrobinę zazdrości, ponieważ on przyjechał wygrać ten turniej, bo to jest jedyny turniej, którego nie wygrał ze wszystkich, jakie są na świecie, ale też ogromnego szacunku, gdyż powiedział, że Janek zasłużył na ten tytuł i zdobył go bez żadnych zastrzeżeń. My mamy dalej nadzieję, pracując z nim, że to jest dopiero początek jego kariery, bo on ma 23 lata i przed nim około 20 lat tak naprawdę gry na światowym poziomie. Od tego, jaki to będzie wynik, jest to naprawdę istotne nie tylko dla niego, ale też dla polskich szachów, dlatego że próbujemy iść tradycjami przedwojennych polskich szachistów, którzy byli mistrzami olimpijskimi i tak naprawdę w 1912 roku Polak był numerem jeden na światowych listach rankingowych, których zresztą wtedy nie było, ale wszyscy o tym wiedzieli i tylko z powodu pieniędzy oraz potem wojny, która wybuchła, nie mógł wystartować w meczu o Mistrzostwo Świata. Team Duda, którego jesteśmy reprezentantami, jest dużo większy i jest mnóstwo osób, tak jak pan prezydent powiedział, o których nawet nie wiadomo, że pomagały. Są to naprawdę różne osoby, natomiast ja chciałem powiedzieć o kilku kluczowych komponentach. Pierwszym z nich jest Akademia Szachowa Polskiego Związku Szachowego, w której Janek był przez wiele lat finansowana przez wtedy Ministerstwo Sportu, dzisiaj przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, której Janek spędził wiele lat i w której naprawdę nauczył się wiele. Drugim elementem są Janka trenerzy. Wszyscy są Polakami i udało nam się udowodnić, że polska myśl trenerska nie jest gorsza od myśli trenerskiej z innych krajów, szczególnie z krajów potęg szachowych. I do tej pory staramy się pokazywać, że potrafimy to robić. Zresztą polskie szachy są z tego znane. Trzecim komponentem jest krakowski AWF, którego przedstawicielem jest pani doktor Siekańska i pan doktor Lach. Uczelnia, która już w wieku 14 lat zaopiekowała się Jankiem i która do dnia dzisiejszego jest jego największym przyjacielem. Janek niedawno obronił pracę licencjacką i właśnie zaczął studia magisterskie, co nie jest takie proste, żeby połączyć z karierą wyczynowego sportowca. W ten sposób chciałem serdecznie jeszcze raz podziękować. Mam nadzieję, że jak najwięcej sukcesów Janek będzie odnosił w przyszłości i wszyscy będziemy mu kibicować i cieszyć się, ponieważ szachy są bardzo popularne, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Natomiast w czasach pandemii i filmu Gambit Królowej okazało się, że nagle wszyscy okazali się szachistami. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Szanowni Państwo, pan Jan Krzysztof Duda oraz pan Adam Dzwonkowski wręczą teraz parze prezydenckiej upominek, unikatową figurkę skoczka szachowego, ulubioną figurę szachową naszego arcymistrza, wykonaną w jednym egzemplarzu z wielickiej soli przez wielickiego rzeźbiarza pana Stanisława Anioła. Proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, na tym kończymy oficjalną część uroczystości. Osoby odznaczone zapraszam do wspólnego zdjęcia z parą prezydencką.
Zapraszam Państwa, tak.